Dzień dobry Państwu, z tej strony Hanna Kątna, instruktor świetlicy w Bożonkowie. Dziś chciałabym Państwu zaoferować wykonanie takiej oto śmiesznej choineczki. Choineczka jest z świeżych gałązek. Ja użyłam tutaj świerku, ale może być tuja, jakiś cis, modrzew, świerk, sosna, jodła. To, co po prostu będziecie mieć pod ręką. Co jeszcze będziemy potrzebować? Doniczkę. Ja tutaj mam zwykłą taką doniczkę ogrodową, czarną, gąbkę florystyczną, jakiś materiał, juta, wstążka jakaś duża, florystyczna do dekoracji tej naszej doniczki. Ale jeżeli Państwo zrobicie tą choinkę w jakiejś ozdobnej pojemniku, w ozdobnej doniczce, nie będziecie potrzebować takiego materiału. Co jeszcze? Drucik, miękki drucik. Ja tu mam srebrny dekoracyjny, możecie wykorzystać zielony florystyczny. Różne dekoracje, tak? Klej na gorąco, bo będziecie tutaj Państwo przyklejać. No i tak mówiłam, zielone gałązki to podstawa. Co jeszcze jest ważne? Rękawiczki, abyśmy się nie pokuli. Od czego zaczynamy? Odłożę może moją pracę. Już mówię. Gąbkę florystyczną przycinamy, wkładamy w pojemnik, doniczkę, moczymy ją. Ja już tutaj wzięłam, owinęłam w tą jutę, żeby ładnie wyglądało i będziemy wkładać nasze gałązki. Jak będziemy je układać? Pokazuję. Po brzegach, najpierw po brzegach. Lewa strona idzie do środka, prawa idzie na zewnątrz. I tak robimy gałązka po gałązce. Na początku nasza doniczka, może pojemnik się nam przewracać, ale nie ma problemu. Jeżeli ona złapie tylko równowagę, to będzie nam po prostu łatwiej. Później jedynie przy zwijaniu gałązek poproście dziecko, małżonka, partnera, kogokolwiek, żeby Wam pomógł, bo czasami możecie mieć z tym problem. Tak jak pokazywałam i mówiłam, wkładamy gałązki do środka, najpierw po brzegach, później do środka, lewą stroną do siebie, prawa ma być na zewnątrz. Praktycznie mam już włożone. Jeszcze zobaczę, z której strony mam mniej tych gałązek. Okej, dobra. Gałązki są włożone, tak to mniej więcej wygląda. Teraz biorę drucik florystyczny, przytrzymuję wszystkie gałązki jedną ręką, natomiast drugą postaram się owinąć tą moją choineczkę. Na początku jest to trudne, ale trzeba tylko załapać, ścisnąć i po prostu owijać. Oj, uciekł mi. Jednak muszę sobie po prostu pomóc. Tak jak mówiłam, ten pierwszy początek nie jest taki łatwy, ale wszystko można zrobić. O. Jest. Gałązki owijamy drucikiem w ten sposób, żeby one wszystkie były załapane, tak? Widzę, że mi trochę przeszkadza nawet ta moja rękawiczka, ściągnę. O, w tej chwili będzie lepiej. Kierujemy się, owiązujemy, kierujemy się ku górze. Sobie ją nawet położę, może będzie łatwiej w ten sposób. Jednak tak, czasami pewne rzeczy trzeba robić sposobem, aby sobie po prostu ułatwić. Tak jak widzicie Państwo, owijam drucikiem, idę ku górze. Tam, gdzie moje gałązki jeszcze wychodzą, wystają, to będę je jeszcze dowijać tutaj tym drucikiem.
ten sposób, że ja owijam, choinka nabiera go charakterystycznego kształtu, takiego właśnie śmiesznego. Bardzo fajnie się tutaj sprawdzą gałązki tui. Wiem, bo robiłam takie choinki w zeszłym roku z dziećmi na zajęciach plastycznych. One nie kują, są bardziej takie sprawniejsze, delikatniejsze, więc dzieci nie marudziły, że proszę panią, bo to kuje. O, jak widać, praktycznie choinka już jest zrobiona. Tu jeszcze tylko podwinę kilka gałązek. Jest. Teraz mogę usiąść, proszę. Jest taka, mówię, choineczka jest dosyć śmieszna, nietypowa. Drucik teraz, żeby zakończyć, wystarczy trochę naderwać i przykleić tą końcówkę drucika, żeby nam się nie rozwijała, klejem na gorąco. I cóż, teraz tylko wystarczy ją udekorować. Możemy udekorować szyszkami. Tak jak ja tutaj mam szyszki, jakieś kuleczki, gwiazdeczki. Po części spróbuję ją udekorować. Zachęcę Państwa do właśnie do realizacji dekoracji. Możecie wykorzystać, tak jak mówiłam, wszelkie materiały, czy to naturalne, czy też ozdobne. Możecie to łączyć również widać. Idzie to naprawdę dosyć szybko i sprawnie. Jeżeli będziecie chcieli poprosić Wasze pociechy do dekorowania, to jedna prośba. Klej na gorąco, lepiej, żeby był dla dzieci takich małych, niebieskich pistoletach. Ten natomiast jest dla osób dorosłych. Jest bardzo dobry, ale niestety bardzo parzy. Nieraz się o tym przekonałam. Jest to dosyć bolesne, dlatego przestrzegam, tak? Tak mniej więcej to wygląda. Tutaj wystarczy teraz podnieść gumkę wyżej. Zaraz to zrobię. I nie będzie widać naszych tutaj gałązek od dołu, gąbki florystycznej. O, coś takiego. Udekorować tą jutę, tak jak ja zrobiłam, cynamonem, pomarańczą, wstążkę, kokardę. Tutaj jeszcze też zaraz będę dalej tą choinkę dekorować. Pozostawiam taką moją pracę dla Państwa. Ja natomiast będę dalej pracować i tą moją choineczkę kończyć. Mam nadzieję, że pomysł bardzo się Państwu spodobał, że go będziecie w domu realizować, spróbujecie go wykonać. I cóż, życzę zdrowych, spokojnych świąt. Do widzenia i zapraszam na kolejne moje filmiki.